mi, moi drodzy. Jak ja się cieszę, że to już ten czas, że już nawet to miejsce, bo wróciłam do Warszawy, jak widzicie. Czas trochę z mężem posiedzieć. Dosłownie w tej chwili wstałam, jeszcze jestem w piżamie trochę grudniowej, ale co tam, co tam. Dzisiaj sierpień, bardzo się cieszę, więc czas mojego słonecznikowania. Wyciągam wszystko, co mam słonecznikowe i lecimy z koksem. Cieszę się niezmiernie, szykowałam się do tego od miesiąca. Nie będzie tego super dużo, żebyście nie mieli wyobrażenia, że wszędzie nagle będą słoneczniki naćkane. Zupełnie nie, ale będzie tak bardziej kwiatkowo. No dobra, to co, idę teraz umyć głowę i zaczynamy słonecznikowanie. Wiecie co? To, że jestem w domu, oznacza jedno, zwiększa mi się zdecydowanie produktywność zawodowa, zmniejsza mi się produktywność, jeżeli chodzi o inne aspekty mojego życia. Większość roboty, którą powinnam dzisiaj zrobić, mam już za sobą. Jest godzina? 11. Ale za to nie zrobiłam absolutnie nic z mojego planu na styczniowy. Ale nie zrobiłam absolutnie nic z planu na słonecznikowy sierpień, więc teraz robię godzinę przerwy niby śniadaniowej. Nie jem śniadania, więc pozwolę sobie ją wykorzystać na inne życiowe i domowe sprawy. I tak idę zaplanować swój prywatny dzień, bo zawodowy mam zaplanowany. To, co teraz wygląda tak bardzo nieapetyczne, nie? Już niebawem będzie keto chlebem. A tu był dzisiejszy nasz obiad. Daj, Boziu, pracy. Została jeszcze porcja na kolację. A zobaczycie, jak to później po upieczeniu będzie. No i po upieczeniu keto chlebek wygląda w ten sposób. Jest bardziej apetyczny, jest lepszy w smaku niż apetyczny z wyglądu. Piekłam go dosyć długo, ponieważ około 70 minut, to sporo. No, ale myślę, że bardzo fajnie się nada na kolację do pasty jajecznej i słonecznikowej. Praca zakończona, więc czas zająć się domem i mieszkaniem, mężem i ogarnianiem siebie samej. Rozmroziłam mięso na jutro, więc zabezpieczyłam konieczność zrobienia obiadu. Zastanawiam się, czego dzisiaj nie zrobię, aby jutro było tylko do podgrzania. Jutro mamy dosyć aktywny w pracy dzień. Dużo rzeczy do dopilnowania i do skoordynowania. Do przemyślenia. Ale idziemy słonecznikować. Zacznę od pościeli, od wymiany. Zobaczę, czy mam w co włożyć w poszewki ze słonecznikami. Zrobię porządek na komodzie w sypialni. Rzucę w komodę, to nie jest komoda, to jest szafeczka. W szafeczkę rzucę krasnalem słonecznikowym i chyba tyle. Trochę ubogo w te słoneczniki. No dobra, to tym razem skondensujemy się do jednego pokoju, do sypialni. Ale może będzie fajnie. Będzie na pewno fajnie, bo będzie po mojemu. Jestem w trakcie zmiany pościeli i tak, przede wszystkim jednak ten kolor musztardowy pasuje bardzo dobrze do tych jaśków z Action. I mam za dużo poszewek. A jeszcze inna rzecz. Skumałam, że powinnam przeprać najpierw pościel w momencie, gdy już ubrałam i nie mam siły tego zajmować. Będzie tym razem tak, a nie inaczej. A skumałam w momencie, gdy pościel była bardzo twarda i zastanawiałam się, czemu.
ostrość, poproszę. Jest. Moi drodzy, a przy okazji sprzątania chciałam Wam absolutnie polecić ten płyn do czyszczenia. Uniwersalny. O zapachu zasypki dla dzieci. Przepięknie pachnie do sypialni, jak znalazł. Do kuchni nie nadaje się absolutnie. Do kuchni mam trochę inny zapach, no i oczywiście chemia, nie jest to produkt naturalny. I nasza dzisiejsza kolacja u Kuby Kaczka. Ja się zadowolę pastą i odrobiną keto pieczywa, kapanosy, ogórek kiszony, pomidor. Dwa rodzaje past, masło, no i tyle. Dobra, mam, słuchajcie, ramkę, którą mam zamiar wypełnić słonecznikiem. I takim moim hasłem na sierpień. Akwarelami nie pracowałam rok, ale spróbuję. To są najtańsze akwarele, jakie mogą być z Action. Ja Wam zaraz pokażę moją ostatnią pracę. Jasności talentu nie mam. O, proszę bardzo. Praca nazwana rozczarowanie. Chyba nie byłam w zbyt dobrym stanie emocjonalnym, gdy to robiłam. Ale bardzo dużo ukojenia, powiem, daje mi malowanie, rysowanie i postanowiłam do tego wrócić, będąc w dobrej kondycji psychicznej, więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie w przypadku pozytywnych myśli. O Jezu, to mój otyły lis. No trochę nie wyszedł, ja wiem. Skończona. Teraz pytanie, czy wejdzie mi w ramkę. Ja wiem, że iskry talentu tutaj nie ma, aczkolwiek sprawia mi to dużą frajdę, więc pomińmy wykonanie. Skupmy się na dobrych stronach tegoż dzieła, czyli bardzo dużej frajdy i dużego mentalnego odpoczynku. I mamy to. Idę odnieść na szafeczkę, ale najpierw trzeba ten pierdolnik posprzątać. Możecie mi wierzyć lub nie, ale zaczynam czuć się zmęczona dzisiejszym dniem. Trochę posprzątałam, trochę poprałam, obiad ugotowałam, pracę ogarnęłam i czuję się taka wypompowana z powietrza. Tutaj położyłam te... Jak to pokazać? O! Tu położyłam te jasieczki z słonecznikami takimi na krześle. Krzesło jest brązowe, pasuje do brązowej kanapy, może być. Mama ma dużo słoneczników akurat tu w pokoju, rodzice. Więc niechaj tak będzie, jak jest. A nie ma tego dużo, mam przemyślenia odnośnie mojej akcji celebracji miesięcy. Na wrzesień będzie to wrzos plus lisy. Więcej. Niekoniecznie takich motywów typowo kwiatowo-zwierzęcych, natomiast więcej w kolorze, więcej ogólnie rzeczy, bo to wszystko znikło. No, ten jeden pokój zrobiłam całkiem sympatycznie, sypialnia wygląda dobrze. Tutaj są akcenty, ale dlatego, że mama wcześniej wydziergała sobie te serwetki, które wyglądają jak słoneczniki. Są dodatkowo poduszki, ale na tym koniec. Salon jest w ogóle nie rusz, jest niesłonecznikowy, ale
przeżyjemy. W kuchni była cerata, jest bukiet ze słoneczników i są podkładki słonecznikowe. Brakuje mi tam ściereczek żółtych. W łazience brakuje mi też motywów słonecznikowych, czyli ręczników w ładnym żółtym kolorze. Ale z drugiej strony, jeżeli chciałabym dobierać ręczniki na każdy miesiąc i każdy w innym kolorze, biorąc pod uwagę, że ręczniki się dosyć często pierze i trzeba ze dwa komplety mieć jak nie więcej na dany miesiąc. W sensie my tak... No rozumiecie, co mam na myśli. Nie może być tak, że tylko mamy cztery ręczniki w żółtym. No zmęczona jestem, widzę, że już się pultam. Chodzi mi o to, że po prostu tych ręczników na koniec roku byłoby za dużo, zdecydowanie. I to, jeżeli chodzi o ręczniki, to musi być coś bardziej uniwersalnego, tak żeby można było je prać, wymieniać, brać, wymieniać i tak w koło. Przywieszka w samochodzie pana taty zawiesiłam już przed wyjazdem, tego słonika wiszącego ze słonecznikami. Ciuchy to jak widzieliście są słonecznikowe, mam dwie słonecznikowe koszulki, mam bardzo ładną słonecznikową torebkę, no i chyba tyle starczy, coś tam z biżuterii jest i jeszcze i z nalepek, ale nalepki do bujo, no i tyle. Mówię, wrzesień będzie wrzosowy, lisi, jesienny, listkowy, w kolorach fioletu i rudości. Ciężko będzie to złączyć, ale damy radę. I muszę sobie pomyśleć, co? Ale to jeszcze mam trochę czasu. Myślę, że tak na 10 dni przed wrześniem sobie zacznę planować. Cóż ja chciałam jeszcze powiedzieć. Wrzesień będzie też na tyle fajny, że rudość mi zostanie na październik. Bo co będzie? Będą dynie. Już sąsiadka się z działki zapowiedziała, że będzie uczestniczyła w tym i dostarczy mi dodatkowych dyni. Nie tylko tych moich, zarówno tych jadalnych, jak i ozdobnych. To co? Ja idę wywiesić jeszcze jedno pranie i idę się myć. Zmyć makijaż i zanurkuję. Świeżą pościel. No mówię, głupia ja, że ja jej nie wyprałam. To powinno być wyprane. Już nie mam siły na dzisiaj. Ale z wami się jeszcze połączę. Tylko mówię, myćko nałożę wcierkę, bo przez czas, gdy byłam na wsi u rodziców, nie używałam żadnych wcierek. Nie wzięłam. Najnormalniej na świecie. I jak będę w łóżku, to się połączę. Pokażę, co obecnie czytam. To jest ten moment, w którym ja będę mogła zanurkować w tę pościel. I zapewniam, że jutro rano tak ładnie tutaj nie będzie. Będzie jeden wielki kotłun. Będzie jeden wielki kołtun. Niemniej, no warto było dzisiaj się postarać chociaż dla jednego wieczoru. Tak fajnie ogarniętej sypialni. Już zbobrowane. Jaśki odkładam na bok. Te na niej się nie śpi. Po pierwsze, niesamowicie świerszcze mi pod oknem grają. Pomimo, że jestem dosyć wysoko, to słyszę je doskonale. Po drugie, miałam kleszcza. Nie wiem, czy za dwa tygodnie nie będziemy. Nie wiem, czy za dwa tygodnie nie pójdę się przebadać pod kątem boreliozy. Oto naprawdę nie trudno w obecnym czasie. Ja go miałam wczoraj, usunęłam go całego. No, niemniej widzę, że lekki czerwień gdzieś tam jeszcze występuje. Ale nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam się skupić na czymś ważnym, bo nie chciałabym, żebyście podeszli do
ponieważ nie chciałabym, abyście pomyśleli, że podchodzę z ignorancją do dzisiejszej daty. Dzisiaj jest 1 sierpnia, rocznica Powstania Warszawskiego. Mam świadomość, o 17 zawyły syreny. Nie pokazywałam tego. Niemniej oprócz tego, że jest to rocznica powstania, to dla mnie to też jest osobista rocznica. 5 lat temu, dokładnie 1 sierpnia, jak zawyły syreny, ja byłam w drodze do szpitala, bo właśnie traciłam dziecko i to nie jest łatwy dzień dla mnie, wbrew pozorom, pomimo że, jak widzicie, staram się trzymać, uśmiechać i tak dalej, ale też musicie zwrócić uwagę, że dosyć mocno zajęłam się pracą i ogarnianiem, żeby po prostu nie myśleć o tym i nie brnąć w tym kierunku. Dlatego tutaj stawiam kropkę i mówię o innych, bardziej przyziemnych rzeczach. Mianowicie, czego obecnie słucham, czy to zobaczycie tutaj. Świetna antologia opowiadań. Ja jestem po pierwszym, po opowiadaniu Katarzyny Bereniki Miszczuk, jak to szeptucha nomen omen wyganiała porońca z chaty, więc no tak, takie łombo-kombo, no niezbyt fajne, aczkolwiek nie mogę nie docenić zarówno warsztatu, jak również lektorki i całej koncepcji na opowiadanie. Było rewelacyjne, bardzo dobrze mi się słuchało, chciałam słuchać więcej, dłużej i przede wszystkim mnie nie nudziło, a niestety część audiobooków, jeżeli ma źle dobranego lektora, to nie wchodzą. Tutaj było bardzo ok. Więc dzisiaj słuchawki w uszy i słucham kolejnego opowiadania, jakiego dam znać jutro, czy mi się podobało i o czym było, i kto był autorem. A w tej chwili to co? Ja już chyba muszę Wam powiedzieć dobranoc i podziękować za to, że byliście ze mną w tym dniu. Te warszawskie vlogi nie będą takimi tasiemcami jak te ze wsi. No, już Wam opowiadałam o tym, że tutaj nie mam towarzystwa, tutaj nie mam takiego, nie mam takiej przestrzeni na poruszanie wiele tematów i nie mam miejsca na nasze pogadanki, które potrafią trwać bardzo długo i zapełniają również film, ale staram się również wnieść coś ciekawego. Dzisiaj pokazałam Wam przesłonecznikowanie w sypialni. A jutro, jak dobrze pójdzie, jeżeli będzie dobra pogoda i wszystko będzie jak trzeba, to z mężem po pracy wybieramy się na górkę spoterską przy Okęciu. Mąż chce mi pokazać kawałek swojej pracy. Jestem czerwona po myciu. Ta wcierka we włosach. Włosy lekko w koczyku upięte do spania. I chyba muszę zamknąć okno, bo wiatr wieje i idę się relaksować. Mąż jeszcze w wannie, więc póki go nie ma, wykorzystajmy chwilę i powałkujmy się wygodnie. A teraz dobranoc, do zobaczenia jutro. Dziękuję, że jesteście ze mną. Do zobaczenia, cześć!